Dobry wieczór. Paulina Drażba, zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu T-Mobile Fashion. Już za chwilę na stronach plejada.pl i fanpage'u T-Mobile.pl na swoich komórkach, tabletach, laptopach i komputerach będą mogli Państwo zobaczyć pokaz najnowszej kolekcji Mariusza Przybylskiego Night Air. Dzisiaj świętujemy również 10. urodziny marki Mariusz Przybylski na polskim rynku mody, a przetrwać w tym świecie wcale nie jest łatwo. Zresztą droga Mariusza Przybylskiego do projektowania też nie była taka prosta. Najpierw było liceum plastyczne, potem Wydział Projektowania Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, potem Mariusz był stylistą w licznych sesjach zdjęciowych, teledyskach, aż wreszcie zaczął projektować dla mężczyzn. Na szczęście dla nas, drogie panie, na szczęście, namówiony przez żony, kobiety swoich klientów, zaczął projektować również dla kobiet, z czego my dziś, Mariuszu, jesteśmy bardzo dumne i bardzo Ci za to dziękujemy. Ubiera gwiazdy, ludzi biznesu, ale również marzy mu się ubieranie polskiej ulicy, tak aby każdy młody człowiek mógł mieć na sobie coś Przybylskiego. No i rzeczywiście wychodzi mu to coraz lepiej. Szanowni Państwo, takie dwa charakterystyczne słowa dla Przybylskiego to elegancja i futuryzm. Jestem bardzo ciekawa, czy zobaczymy to w jego najnowszej kolekcji Night Air. Jestem pewna, że zobaczymy. A w związku z tym czas na kolejne spotkanie z cyklu T-Mobile Fashion. Szanowni Państwo, pokaz Mariusza Przybylskiego, kolekcja Night Air przed Państwem. Zapraszam.
Szanowni Państwo, właśnie na stronach plejada.pl i fanpage'u T-Mobile.pl zobaczyli Państwo najnowszy pokaz Mariusza Przybylskiego Night Air. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Państwa wrażenia. Mam nadzieję, że szybko napiszą nam Państwo o tym w komentarzach. Już za chwilę Mariusz Przybylski pojawi się obok mnie. Jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Mariuszu, wybacz, że nie zaśpiewam 100 lat z okazji Twoich 10 urodzin, a właściwie z okazji 10 urodzin Twojej marki, ale no przyjmij ode mnie serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo. Zdradzisz mi receptę, jak przetrwać tyle lat na polskim rynku mody? Wiesz co, na pewno potrzeba jest troszeczkę wytrwałości w tym wszystkim, a tak naprawdę to chyba 3 takie składniki. Ale nie wiem, czy wypada mi o tym mówić, bo to wiesz, tak jakbym mówił o sobie w takich kategoriach bardzo narcystycznych. No to ale... jesteś szalenie skromny, tak. Ale potrzeba być trochę talentu, dużo pracy i troszeczkę szczęścia. No i dzisiaj świętujesz razem z nami, z czego jestem bardzo dumna. Mariuszu, no dzisiaj najpierw nam się wszystkim zachciało jechać jak najszybciej na wakacje. O, no to dobrze tak mówisz. Przez tą pierwszą część, tak? Tak, oczywiście. Zrobiłeś ciekawy eksperyment ze spodniami męskimi i muszę od tego zacząć, bo mnie to bardzo interesuje. Facet, twój facet, jak powinien wyglądać, gdybyś go scharakteryzował? No zobacz z tyłu. No są to bardzo proste sylwetki mimo wszystko, mimo tych moich jakichś takich bardziej rzeźbiarskich form, które staram się wprowadzać, bardziej trójwymiarowych. To są to rzeczy, które można nosić po prostu. I mam nadzieję, że to się przyjmie po prostu i że będą to polscy mężczyźni chcieli mieć na sobie. A do jakich kobiet chciałbyś trafić? Jakie kobiety chciałbyś ubierać? Wiesz co, no te, które promuję na swoich pokazach, czyli myślę, że one są młode i to nie chodzi o wiek, tylko o ducha, bo można mieć nieokreśloną ileś lat, ale czuć się młodym. Myślę, że są trochę odważne, to też nie przesadzajmy z tą odwagą, ale chociaż trochę. I że lubią po prostu no, dobrze wyglądać. Wiem, że każdy projektant kocha to pytanie. Co cię zainspirowało, Mariuszu, do stworzenia kolekcji Night Air? Wiesz co, to taki moment w ciągu dnia, który jest właściwie co dzień, tylko którego jakoś tak rzadko zauważamy. To jest ta chwila, kiedy kończy się ten dzień i zapada zmierzch. I to jest coś takiego magicznego wtedy, każdego dnia. I ten moment, ta chwila, kiedy ja bardzo często siedziałem przy manekinie albo przy szkicowniku i ten moment gdzieś tam tak mocno na mnie wpłynął, że stwierdziłem, że to on powinien być tym punktem wyjścia. Mariuszu, ja Ci bardzo serdecznie gratuluję i ja bardzo... Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, pokaz Mariusza Przybylskiego oglądali Państwo na stronach plejada.pl i fanpage'u T-Mobile.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dobrze, róbmy zdjęcie.